10 maja wraz z wyborami prezydenckimi w Bielsku-Białej odbyły się również wybory do rad osiedli. Frekwencja dopisała. Trwa remont ulic Sikornik i Rejtana. Trwa edukacyjna akcja ucząca dzieci z bielskich szkół podstawowych zasad postępowania z psimi odchodami. Organizowane w jej ramach przedstawienia odbywają się w ramach projektu, który finansowany jest z budżetu obywatelskiego. Sporo informacji z bielskiej Banialuki. Spektakl autorstwa Agaty Sowy, Czerwony Kapturek, zostanie poddany audiodeskrypcji, czyli przystosowany do odbioru przez osoby słabowidzące lub niewidome. Tymczasem przedstawienie Sen Nocy Letniej przywozi do Bielska ważną nagrodę. Przed budynkiem przy ulicy Sobieskiego 93 Zieleń Miejska wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej stworzyła nowy skwer. Maja wraz z wyborami prezydenckimi w Bielsku-Białej odbyły się również wybory do rad osiedli. Frekwencja dopisała. We wszystkich 20 osiedlach, w których przeprowadzono wybory, frekwencja pozwoliła na wyłonienie rady osiedla. Do głosowania najwięcej osób poszło w Mikuszowicach Krakowskich, gdzie w wyborach wzięło udział 32,6% uprawnionych do głosowania. W tych 20 osiedlach frekwencja była 20% średnio, były rekordy powyżej 30%, więc należy uznać, że osiągnęliśmy efekt, o którym nam zależało, aby te wybrane świeżo rady miały silny mandat społeczny. Dodam, że jest to najwyższa ze znanych mi frekwencji w tego typu wyborach w kraju i nie tylko teraz, ale i w historii, także myślę, że no jest się z czego cieszyć, że pierwszy raz się udało, oczywiście szkoda, że nie były to wybory we wszystkich radach, ale był to pierwszy raz, mam nadzieję, że kolejnym razem odbędzie się to we wszystkich osiedlach. Warto dodać, że było wiele zastrzeżeń, właśnie szczególnie obawy dotyczyły spełnienia progu frekwencyjnego, który był obniżany od 10% w kolejnych konsultacjach aż do 3%. Ale warto wspomnieć też o tym, że gdyby to było 10%, to też te wybory byłyby ważne, bo ta frekwencja to gwarantowała. Także no, wybory się zakończyły. Myślę, że jest to jakiś sukces. Teraz trzeba brać się do pracy. Jest jeszcze czas na ewentualne odwołania i po tym będziemy ustalać pierwsze posiedzenia nowych rad osiedli. A przy okazji wszystkim wybranym gratuluję, a szczególne podziękowania kieruję na ręce członków obwodowych komisji wyborczych, bo mieli dużo pracy i bardzo nam pomogli. Mam nadzieję, że te doświadczenia przydadzą się w przyszłości. Trwa remont ulic Sikornik i Rejtana. Zakres prowadzonych obecnie prac remontowych obejmuje odcinek ulic Sikornik od skrzyżowania z ulicą Najświętszej Marii Panny Królowej Polski do ulicy Rejtana oraz ulicy Rejtana od skrzyżowania z ulicą Sikornik do ulicy Partyzantów. To jest odcinek 445 metrów. W tym zakresie będzie wymiana całej konstrukcji nawierzchni jezdni chodników oraz poprawa systemu odwodnienia i na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów będzie modernizacja sygnalizacji świetlnej. To jest cały zakres robót, który będzie wykonywany. Niezależnie od tego, wyprzedzająco gestorzy sieci dokonali napraw swoich sieci, czyli kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej. To już jest poza nami, w tej chwili jesteśmy na robotach drogowych. Jeżeli chodzi o cały kontrakt, to jest wartość 884 tysiące brutto. Generalnym wykonawcą jest firma Strabag, która wygrała przetarg na te roboty. Termin realizacji jest do 27 lipca, z tym, że roboty budowlane powinny być zakończone do 2 lipca. A pozostały okres czasowy to jest na odbiory i na uporządkowanie dokumentacji odbiorowej. Czyli powinniśmy na koniec czerwca, 2 lipca, w zależności jak będą warunki pogodowe, bo istnieje możliwość skrócenia tego terminu, oddamy do użytkowania na koniec czerwca lub na początku lipca. Trwa
trwa edukacyjna akcja ucząca dzieci z bielskich szkół podstawowych zasad postępowania z psimi odchodami. Organizowane w jej ramach przedstawienia odbywają się w ramach projektu, który finansowany jest z budżetu obywatelskiego. Akcja nosi tytuł Posprzątaj po swoim psie, a jej celem jest uświadomienie społeczności miasta o skali problemu psich odpadów i metod walki z tym zjawiskiem. Dzieci uczą się poprzez zabawę polegającą na uczestnictwie w wesołych przedstawieniach. Do tej pory zaprezentowano je w 15 placówkach oświatowych na terenie Bielska-Białej. My gościliśmy w szkole podstawowej nr 31. Spektakl z elementami teatru lalkowego realizowany jest przez aktorów pracujących w Teatrze Lalek Bania Luka, doświadczonych w wielu akcjach edukacyjnych i proekologicznych. Nie wiem ile tysięcy dzieci, ale chyba coś koło 3000 dzieci. Jeździmy marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 4 miesiące. W każdym miesiącu około 8 szkół. Wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, że tak powiem, udawało się bez żadnego problemu. To już jest nasze 15 spotkanie z uczniami i generalnie rzecz ujmując, wszystko przebiega zgodnie z planem. Nowy temat, może rzeczywiście w naszym mieście nowy, już robiliśmy go w innym mieście. Tutaj zwiększyliśmy skalę po prostu całego przedsięwzięcia. Wcześniej było to produkcją dla 25-osobowych grup, w tej chwili robimy to dla grup około 100-osobowych. Jest to przedstawienie, które opowiada historię właściciela psa. I właściwie tak naprawdę jest spektaklem edukacyjnym, taką ma definicję. W związku z tym uczymy naszych widzów, co powinno się robić właśnie z psią Kubką. Razem przekonujemy dzieciaki do tego, żeby sprzątać po swoim psie. Okazało się, że są tak chętne, że same podnoszą ręce, żeby wszystkie uczyć się sprzątać. Dostają woreczki i nawet robią to tak ochoczo, że wszyscy dorośli są bardzo zaskoczeni, włącznie z nami. Sporo informacji z Bielskiej Bania Luki. Spektakl autorstwa Agaty Sowy, Czerwony Kapturek, zostanie poddany audiodeskrypcji, czyli przystosowany do odbioru przez osoby słabowidzące lub niewidome. Tymczasem przedstawienie Sen nocy letniej przywozi do Bielska ważną nagrodę. Zacznijmy od pierwszego tematu. Proces audiodeskrypcji osobom z upośledzeniem wzroku ma ułatwić, a właściwie umożliwić pełny odbiór przekazu, który w teatrze opiera się przede wszystkim na budowaniu obrazu. Dokona tego fundacja TVNet, która w ramach projektu Audiodeskrypcja przez Internet Teatru dla Dzieci i Młodzieży z wadą wzroku 30 kwietnia zarejestrowała cały spektakl. Czerwony Kapturek już w naszym teatrze od dawna gości. Widowisko w reżyserii Andrzeja Łabince cieszy się dużym powodzeniem. No i doczekało się drugiej premiery, która odbędzie się we wrześniu. Wtedy też zaprosimy do udziału w tym wydarzeniu osoby niewidome, niedowidzące, które właśnie dostaną te słuchawki, będą mogły sobie spektakl na żywo obejrzeć. A oprócz tego właśnie cały spektakl przystosowany dla osób niewidomych, niedowidzących, będzie dostępny na stronie audiodeskrybowane.pl, gdzie po zalogowaniu będą mogły sobie obejrzeć w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, za sprawą strony internetowej internetu. Tymczasem Bania Luka przywozi nagrodę dla Pawola Andraszko za dekorację do przedstawienia Sen nocy letniej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Lalek w Opolu. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ Festiwal Opolski jest jednym, właściwie najważniejszym festiwalem, przeglądem teatrów lalkowych i najistotniejszych przedstawień, które zdarzyły się w okresie ostatnich 2 lat. W tym roku ubiegało się o przyjazd do Opola i prezentację swoich przedstawień. Prawie 40 tytułów było zgłoszonych przez teatry polskie. W nurcie konkursowym wystąpiło 11 teatrów. Także ta nagroda jest dla nas oczywiście takim miłym akcentem. Natomiast chcę też powiedzieć, że nasze przedstawienie, które było zagrane na koniec festiwalu, spotkało się naprawdę z bardzo ciepłym i
gorącym, można powiedzieć, przyjęciem publiczności. To było bardzo miłe, bardzo ceniono tę wielką inscenizację i zmierzenie się z wielką dramaturgią Szekspira. No, nasze przedstawienie, które jest jednym z nielicznych prezentacji szekspirowskiego dramatu środkami teatru w lalek. I jest rzeczywiście taką próbą mierzenia się z wielką literaturą, ale także i z wątkami wieloma, które w tej sztuce tkwią, bo przecież wszyscy wiemy, że Sen nocy letniej to przede wszystkim sztuka, która traktuje o różnych perypetiach miłosnych i komedii pomyłek, ale to jest tylko jedna z warstw. Oprócz tego jest cały szereg ważnych tematów, które mam nadzieję nasze przedstawienie interpretuje. Przed budynkiem przy ulicy Sobieskiego 93 Zieleń Miejska wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej stworzyła nowy skwer. Nowe, cieszące oko, zielone miejsce nosi nazwę Skweru Seniora i jest darem wymienionych instytucji dla okolicznych mieszkańców, a przede wszystkim lokatorów przyległego budynku, w którym mieszczą się Rada Osiedla oraz siedziba oddziału okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podjęliśmy taką próbę współpracy na razie z Zielenią Miejską, ale mam nadzieję, że ta współpraca nam się sympatycznie rozwinie. Akurat na Sobieskiego to był taki, to jest taka wizytówka w zasadzie miasta, bo przecinają się tam różne drogi, a Polski Związek Emerytów i Rencistów wystąpił do nas z wnioskiem, z taką prośbą o to, żeby pomóc im to urządzić i postaraliśmy się w ramach miłej współpracy, uporządkowaliśmy ten teren, wywieźliśmy gruz, wykopaliśmy te wszystkie samosiejki, nawieźliśmy ziemi, natomiast zieleń miejska w formie pro bono zrobiła ten piękny skwerek, który służy nie tylko seniorom, emerytom, rencistom, inwalidom, ale również wszystkim mieszkańcom, którzy tam przechodzą. Jest to kolejne piękne miejsce Bielsku-Białej, gdzie możemy pokazać trochę zieleni mieszkańcom. Skwer jest takim gestem dla mieszkańców, żeby upiększyć nasze miasto. Zieleń od dawna takie klomby tworzy, natomiast to jest zagospodarowanie pustej przestrzeni, która była niewykorzystana. Co tam rośnie? Mamy tam nasadzone kilka odmian roślin. Są tam posadzone tuje, różaneczniki, berbery. Posadziliśmy też piękną odmianę buka kolumnowego Rohanobelisk z czerwonymi liściami, który na pewno dobrze się tam wkomponuje. Warto nadmienić, że Zieleń Miejska, choć jest spółką mającą z założenia przynosić zysk, wykonała skwer bezpłatnie.